Olszowska, Olszowska, będzie szansa i mamy pierwszą bramkę. Tutaj Praga, Warszawa, druga minuta, 24 sekunda. No i chyba możemy mówić o małej niespodziankę, o małej niespodziance. Natalia Olszowska, numer 7, otwiera wynik tego spotkania. No i krakowianki. O jaką stawkę jest toczone to spotkanie. Teraz piłka wypadła za linię końcową. Zawodniczki obydwu drużyn deklamowały. Piłka dla nas, no i gol! Gol, Weronika Wójcik do Julii Basty. No i ten duet kolejny raz zaatakował, 1-1. Weronika Wójcik z rzutu rożnego, a Julia Basta dokłada tylko nogę. No i mamy bramkę, 1-1. No i spotkanie... Drugą połowę wielkiego finału Mistrzostw Polski do lat 14. Praga-Warszawa kontra Bronowianka-Kraków. Jak na razie po pierwszej bardzo emocjonującej połowie. Walka w polu bramkowym. Basta już napędza się ten kontratak zespołu Skakowa. Basta na prawo do Wójcik. Wójcik teraz troszeczkę spowolniła tę akcję. Oddała do Zieniewicz. Prostopadło podobne. Ale piękne, piękne zagranie. Ale akcja naprawdę. Stadiony świata. Zobaczmy to jeszcze raz. Najpierw kontratak, potem zdecydowały się zwolnić tę akcję zawodniczki z Krakowa. Potem jednym prostopadłym podaniem uruchomiły Oliwie Cichy, no a ta już tylko wykończyła tę akcję. I to jak? I to jak? Zapraszają zespół z Warszawy, aby troszeczkę wyszło będzie pressingiem. Teraz strata. Szansa na bramkę i gol! Numer 7 po raz drugi w tym meczu, Natalia Olszowska. I mamy remis. Jest to dokładnie o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Kilkanaście sekund błędów w obronie. No i to się zemściło. Znów w meczu, w wielkim finale mamy remis. Tak, 2-2. 2-2 jest dogrywka. Dzieje się tutaj w Toruniu. Losowanie wygrały zawodniczki z Warszawy i to one wznawiają grę. No i proszę od razu na dzień dobry, szansa i gol! Jagoda Płatek, numer 16, 6 sekund dosłownie dogrywki. Co tu no się i stało? Proszę Państwa, Praga-Warszawa prowadzi z Bronowianką Kraków 3-2. No, kontra Maja Swoboda. Ależ pojedynek Basta. Ależ obrona Maja Swoboda. Maja Swoboda świetnie sparowała tę piłkę. Nie ma przyszła linię szczytową. Zieniewicz na lewej stronie. Podanie do Basty. Basta! Czy będzie bramka? Nie ma ależ jeszcze gola! Tutaj ależ interwencja. Teraz naprawdę światowej klasy interwencja Maji Swobody. Tak, to Jasek i Weronika Wójcik. Ostatnie sekundy, ostatnie 30 sekund. Wójcik już tańczy z piłką. Wójcik mija jedną rywalkę, podaje do Basty na lewą stronę. Basta schodzi do środka, oddaje piłkę do Wójcik. Wójcik oddaje do Basty. Basta cały czas na lewej stronie. Strzela! I kolejna interwencja Maji Swobody. Ostatnie 5 nie widzą, jest out, jest 6 sekund. To już jest ostatnia szansa. Czy będzie wyrównanie? 3, 2, 1, ostatnie strzały, koniec meczu! Praga, Warszawa, mistrzem Polski. Do lat 14, naprawdę szabopa dla jednej i tak, dla drugiej drużyny. Fantastyczny mecz. Fantastyczny finał, fantastyczny mecz. Cudowne zwieńczenie tego turnieju. MUKS Praga-Warszawa pokonuje Bronowiankę Kraków 3-2 po dogrywce. Super rozpoczęcie dogrywki od bramki, ale następnie wiele, wiele sportowych emocji. Myślę, że w końcu. Teraz nagroda dla Króla Strzelców. Tutaj bez żadnych niespodzianek. Mówiliśmy o tym już wcześniej. Bronowianka Kraków i Julia Basta. Tak, która... 10 bramek tak zdobytych, jest. Ale żaden, żadna bramka w spotkaniu finałowym. Następne miejsce w tej klasyfikacji Procyszyn, 8 bramek, potem Julia Dec oraz Weronika Wójcik po 7 bramek. Także Wójcik bez zdobyczy w tym ostatnim finałowym spotkaniu. No właśnie, nie chyba ty. Weronika Wójcik z Bronowianki Kraków. Myślę, że tutaj organizatorzy zdecydowali tak, ze względu na to, żeby nie dublować nagród, żeby najlepszy strzelec nie był także najlepszym zawodnikiem turnieju. Weronika Wójcik naprawdę, szczególnie w fazie grupowej, fantastyczny występ, świetna jasne technika użytkowa, świetny przegląd pola. W tym meczu finałowym też myślę troszeczkę taka przygaszona. No nie wiem czemu, czym to było spowodowane. Teraz jeszcze pani poseł Joanna Szering-Wielgut z Weroniką Wójcik. Pamiątkowe zdjęcie, nagroda taka ładna, różowa torba Nike dla Weroniki naprawdę. No musiała tutaj pani poseł ją trochę pocieszyć, gdyż no, zawodniczka tak, smutna po tym finale. No nie dziwimy się, no, na pewno krakowianki chciały ten tytuł obronić, niestety nie udało się to. No i cóż, mistrzynie Polski. Czas na sukcesy. Tak, MUKS Praga, Warszawa, mistrzynie Polski, halowe do lat 14 w roku 2000 oczywiście 16 w hali zdobyte w UCS-ie. W Toruniu.
czyli nieważne, która z drużyn by sięgnęła po ten zaszczytny laur, to wystąpiłaby w tych koszulkach. No i teraz, Radku, wiesz co, mam taką propozycję. Podziękujmy Państwu szybko w dwóch, trzech zdaniach i delektujmy się tym obrazkiem. Ja dziękuję Państwu za te godziny spędzone wspólnie. Dziękuję Państwu, Łukasz Łukaszewski. Radosław Zieliński. Delektujmy się tym widokiem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia.